Robert Mazurek i jego gość. Witamy serdecznie. Dzień dobry w warszawskim studiu. Moja skromna osoba, a w klubie Platformy, w siedzibie tej partii, dzięki Skype'owi widzimy i słyszymy się ze Sławomirem Neumannem. Kłaniam się nisko. Witam pana, witam państwa w ten poniedziałkowy poranek. Co wy chcecie usłyszeć od Jarosława Gowina podczas dzisiejszego spotkania z Borysem Budką, że tak, mam przynajmniej 5 posłów i razem zlikwidujemy głosowanie korespondencyjne. Nie będzie wyborów w maju. No, to ilu posłów ma Jarosław Gowin i czy sam zagłosuje przeciwko tej ustawie, to się okaże pewnie 6 maja czy 7 maja. Dzisiaj rozumiem to spotkanie w taki sposób, że Jarosław Gowin, który opowiada o swojej pomyśle zmiany konstytucji, na którą to zgody z naszej strony nie ma, ale Jarosław Gowin dostanie propozycję od Borysa Budki, od Platformy, od Koalicji Obywatelskiej, wyjścia z tego pata, który dzisiaj jest. Tego dostanie propozycję wyjścia z pata i wyjścia z koalicji z PiS-em, tak? Wie pan, ja nie wierzę w to, że Jarosław Gowin chce wyjść z koalicji z PiS-em. To proszę mi wybaczyć, ale to w takim razie o co chodzi? Bo jeżeli PiS w tak ważnej sprawie nie będzie miał większości, to co to za koalicja? Wie pan, ja wierzę w to, że Jarosław Gowin i wielu posłów PiS-u i Porozumienia wie, że wybory w maju są szalenie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Czy to w takiej, czy w innej formule. One są po prostu niebezpieczne. I oni to wiedzą. I głosowanie wcześniej już przecież przy tej ustawie było takie, że kilku posłów Porozumienia Jarosława Gowina głosowało razem z opozycją. I wierzę w to, że tych posłów będzie więcej i że to szaleństwo, ten obłęd, do którego próbuje nas wszystkich wrzucić Jarosław Kaczyński związany z wyborami majowymi, będzie zatrzymany. Ale panie pośle, ja nie zakładam, że to jest przejście Jarosława Gowina na stronę opozycji. Czy wy macie jednak raczej dla Gowina jakąś inną propozycję? To znaczy na przykład taką, że no, ponieważ Kaczyński się upiera, ponieważ PiS się upiera, żeby przeprowadzić wybory w maju, to drogi Jarosławie Gowinie, robimy ciebie marszałkiem Sejmu, zmieniamy tę szachownicę i właśnie koalicja wszystkich przeciw PiS-owi trwa. To musiałaby być decyzja Jarosława Gowina i jego posłów. Na dzisiaj takiej siły chyba, ani takiej determinacji w Jarosławie Gowinie nie ma. On wyraźnie podkreśla, że jest elementem Zjednoczonej Prawicy tej koalicji, ale nie zgadza się z Jarosławem Kaczyńskim co do wyborów majowych. To i tak jest warte rozmowy, bo uważamy, że te wybory należy ze względów bezpieczeństwa przenieść. Zresztą, jak pan doskonale wie, dzisiaj prawo zostało tak zmienione, że 10 maja przeprowadzenie wyborów jest praktycznie niemożliwe, bo Państwowa Komisja Wyborcza została, że tak powiem, to prawda, cała nadzieja w tym, cała nadzieja PiS-u w tym, że jednak Jarosław Gowin nie będzie miał takiej siły sprawczej, by te wybory korespondencyjne odrzucić. Ale ja mam do pana jedno pytanie, bo plan Borysa Budki zakłada, jak rozumiem, ten plan, który dzisiaj poznamy oficjalnie, sprowadza się do dwóch rzeczy. Po pierwsze wybory we wrześniu, po drugie głosowanie przez internet. To skupmy się na tym wrześniu. Proszę mi powiedzieć, jacy wirusolodzy, jacy epidemiolodzy przekonują was, że we wrześniu będzie mniej zachorowań niż teraz, bo minister zdrowia i cały aparat Ministerstwa Zdrowia mówią, że będzie więcej. Na pewno dzisiaj jesteśmy na ścieżce wznoszącej niestety, ilość przyrasta i 10 maja czy 20 maja na pewno będzie więcej niż dzisiaj. Jak będzie we wrześniu, tego nie wie chyba nikt. Ale to wy chcecie przełożyć tak wybory samo na wrzesień, chociaż sam pan mówi, że nie wiemy jak będzie, tak? Ale jeżeli przyjmiemy taką zasadę, że zaczniemy rozmawiać o tym terminie, ja byłem zwolennikiem rozmowy o tym, żeby wybory robić wiosną przyszłego roku. Wtedy będzie, raczej będzie bezpiecznie, będziemy już po tych ewentualnych drugim też uderzeniu epidemii jesiennej i można będzie przeprowadzić w sposób bezpieczny, także w różnej formule, bo to przecież nie mówimy, że mają być wybory tylko internetowe. Mówimy o tym, że wybory powinny odbyć się w sposób normalny, bezpieczny, no i oczywiście uczciwy, zgodny z tym, ale a propos wyborów internetowych, ja przypomnę panu, nie będę sięgał, panie przewodniczący, ja przypomnę panu i nie będę sięgał do dalekiej przeszłości, że jeszcze niedawno, 2-3 tygodnie temu, to wyście najbardziej wykpiwali pomysł głosowania elektronicznego w Sejmie. Protestowaliście przeciwko temu. 460 posłów nie było w stanie normalnie zagłosować w Sejmie i wy mówicie, że 460 posłów co prawda w Sejmie nie może, ale 30 milionów Polaków może, tak?
Jeżeli przyjmiemy sobie ileś miesięcy na przygotowanie, jeżeli dzisiaj wiemy, że ePUAP, czyli profil zaufany, dzięki temu, że mamy konta internetowe w bankach i możemy przez banki się bezpiecznie łączyć i jesteśmy tam zweryfikowani jako klienci, to dzisiaj możliwość głosowania dla części oczywiście wyborców internetowo jest znacznie większa niż... Znacznie większa, to znaczy ile? Kilkaset tysięcy, milion? W głosowaniu myśmy byli przeciwni temu, żeby Sejm był z tableta, żebyśmy głosowali elektronicznie. Byliśmy przeciwni temu, uważaliśmy, że Sejm powinien pracować w sposób bezpieczny, ale w budynkach na ulicy Wiejskiej, a nie na tabletach. No właśnie, do tego to się sprowadza. Wy uważaliście, że 460 posłów nie może obradować online, bo to się po prostu rozwali. A wy teraz mówicie, że my możemy. Jeszcze raz. Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy pan pamięta, taki drobiazg. Od 10 lat w Polsce próbuje się wprowadzić elektroniczne dowody osobiste i to się nie udaje. Ten ePUAP, o którym pan mówi, ma... promil Polaków, no dobrze, parę procent. Trzy miliony ludzi ma ePUAP. Trzy miliony ludzi i nikt... Proszę pana, ja mam ePUAP, nawet nie wiem... Bardzo sprawnie, każdy, kto ma konto internetowe w banku, tak jak korzysta z różnych przychodzi co do czego, to żeby dostać... No nie, ale sekundkę. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Nie mówimy o tym, że wybory mają być przeprowadzone internetowo. Ale samochód muszę zarejestrować osobiście, a głosować będę mógł elektronicznie, tak? Kiedy skończy się epidemia. Panie, dobrze... Kiedy skończy się epidemia? Sam pan mówi, przed chwilą pan to powiedział, że spodziewamy się, a w każdym razie liczymy się z tym, że może być jesienna druga fala uderzenia epidemii. Może a jednocześnie wy chcecie na jesień jesienią przeprowadzić nie. wybory. Nie. Jeżeli widzimy tylko tę szaloną determinację Jarosława Kaczyńskiego do przeprowadzania wyborów jak najszybciej i szukamy kompromisu. Naszym zdaniem bezpiecznym terminem byłaby wiosna przyszłego roku, ale jeżeli Kaczyński chce robić je nagle, już jak najszybciej, no to znacznie bezpieczniejszym terminem nam się wydaje początek września niż na pewno maj, który tylko wiemy, że... to jest trochę tak, że wam się to wydaje. Nie macie na to żadnych przesłanek ku temu. Ale dobrze, to ja mam zadaję jedno pytanie. Jeśli się okaże jednak, że PiS ma większość i nie zgodzi się na przesunięcie terminu wyborów, czyli wybory będą prawdopodobnie 23 maja, wybory korespondencyjne, to czy Małgorzata Kidawa-Błońska wycofa się z tych wyborów i zbojkotuje, tak jak mówiła? Jestem przekonany, że znajdzie się 231 posłów, które w tym szaleństwie które wpycha ich Jarosław Kaczyński, nie weźmie udziału. Panie rektorze, prosiłbym mówić Polakom prawdę. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że bojkotuje wybory. I prezes Kaczyński, to nie są wybory. To być może można nazwać loterią pocztową. Jacka tak, to wy proponujecie loterię elektroniczną, rozumiem. No to jest zawsze krok do przodu. Jedno pytanie, naprawdę bardzo ważne, bez żartów. Czy Małgorzata Kidawa-Błońska zbojkotuje wybory 23 maja? Wybory korespondencyjne, jeśli się odbędą. Nie ma takich wyborów 23 maja. Nie ma takiego prawa, które by mówiło o tym, że wybory będą 23 maja. I takie prawo nie wejdzie w życie. Robimy wszystko. I także te rozmowy z Jarosławem Gowinem i z innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości, które się toczą, dotyczą tego, żeby to szaleństwo przerwać i zrobić wybory uczciwe, proporcjonalne, tajne, powszechne, w momencie, kiedy będzie to bezpieczne. RMF24.pl, Interia.pl, tam jeszcze wiele pytań nie tylko o wybory. Będziemy pytać również o nagrody w Senacie, będziemy pytać o to, co naprawdę znaczy bojkot i o propozycję, żeby wszyscy zgrupowali się wokół Władysława Kosiniaka-Kamysza. RMF24.pl, Interia.pl, słuchaczom radia, dziękujemy. To niech mi pan wytłumaczy, co oznaczają słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jeśli pan może oczywiście, jeśli pan będzie tak miły, mniej naszym słuchaczom. Wytłumaczy, co oznaczają słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że wzywa do bojkotu wyborów. Wtedy mówiła o dwóch elementach. O zawieszeniu swojej kampanii, bo wybory w maju są niebezpieczne, i o bojkocie wyborów 10 maja, czyli doprowadzenia do tego, żeby te wybory się nie odbyły. I dzisiaj mamy sytuację prawną taką, że 10 maja możemy określić jako rzecz pewną, że wyborów nie będzie. Z prostej przyczyny nie ma kto ich przeprowadzić. Państwowa Komisja Wyborcza została ogołocona ze swoich uprawnień i nie może tych wyborów formalnie przeprowadzić. To wybory mogą być 17, mogą być 23, prawda? Ale,
ale nie ma takiego prawa, jest, panie redaktorze. Znaczy ma być mówi, zaraz. Że 23 jakieś wybory można na jakiejś innej podstawie przeprowadzić. Dobrze, dobrze. Dzisiaj sytuacja prawna jest taka, że nie ma absolutnie żadnych możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja. Gra się toczy, czy rozumiem, dyskusja się toczy o to, czy ta loteria pocztowa, którą chce Nie, to powiedzmy wprost. Sejm przyjął, Senat jeszcze... Czy nie? Senat się jeszcze nad tym nie wypowiedział. Sejm przyjął taką propozycję, taką ustawę, by wybory mogły się odbyć 17 albo nawet 23. 7 maja do Sejmu i będziemy 2 dni czy 3 dni przed 10 maja decydować o tym, czy będzie jakaś taka loteria robiona. Wtedy dobrze, ale panie pośle, o tym, dobrze. Czy to są wybory, czy nie i dlaczego to nie są żadne wybory. Pan może potokiem słów mnie zalać i będę teraz zalany potokiem słów złotą z tego Sławomira Neumanna, ale... No nie, ale myślę, że wasi wyborcy mają prawo wiedzieć, czy wy chcecie, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska wystartowała tego 17 czy 23 maja, czy nie? Jeszcze raz. Małgorzata Kidawa-Błońska kandyduje w wyborach prezydenckich. Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Kandyduje w wyborach prezydenckich. Tych wyborów nie będzie w maju. Nie wiemy, kiedy one będą. Czy one będą we wrześniu, czy wiosną przyszłego roku. Ale w tych wyborach ona będzie kandydować i kandyduje. Będzie prowadzić normalną kampanię. Dzisiaj mówienie o tym, że jakieś wybory są w maju, 10, 17 czy 23, jest nadużyciem, bo nie ma takiej możliwości prawnej przeprowadzenia ich. Dobrze. Wszyscy, którzy dzisiaj przyjmują za dobrą monetę opowieści Jacka Sasina o tym, że on te wybory przeprowadzi, bo jakaś ustawa jest w Senacie, no mam wrażenie, że to jest trochę podbijanie bębenka i mam wrażenie, że dzisiaj także w obozie Prawa i Sprawiedliwości coraz więcej ludzi jest przekonanych o tym, że tych wyborów w maju panie nie pośle, będzie, nie ma co się upierać. To zostawmy już sprawę wyborów i sprawę bojkotu, który nie jest bojkotem, albo nie bojkotu, który jest bojkotem no, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie ma 10 maja wyborów, przyzna pan. No, czyli bojkot jest sprawczy. No bo proszę pana, ja się z panem zgodzę absolutnie na wszystko. Naprawdę. Cieszę się. To teraz... łatwiej. No i widzi pan, no naprawdę, no, no tośmy się dogadali, na wszystko się zgodzę. Niech mi pan jeszcze tylko odpowie na jedno pytanie, a właściwie dwa. Pierwsze będzie dotyczyło tego, czy pan byłby łaskaw spróbować przekonać marszałka Grodzkiego, by ujawnił, komu i ile przyznał nagród w Senacie za te 5 miesięcy pracy, bo mówi się o tym, że 1,5 miliona trafiło również do polityków, do byłego posła Platformy Grzegorza Furgo, do byłego rzecznika PSL-u i polityka tej partii, pana Stefaniaka. Może by pan to jakoś przekonał marszałka Grodzkiego, powiedział, Tomku, pokaż im, kto ile dostał. Z tego, ja rozmawiałem z Grzegorzem Furgo, i mogę powiedzieć, że nie dostał żadnych pieniędzy, żadnej nagrody. Że to jest fake, że to jest nieprawda, że nagrody były, dotyczyły pracowników Kancelarii Sejmu, wszystkich pracowników. I to jest kwota, która poszła do wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Oprócz niego. Z nim rozmawiałem, więc mówię, te opowieści, że Grzegorz Furgo jakąś kwotę otrzymał, jest nieprawdziwa. Znaczy on tak twierdzi, tak? Tak. Tak. Że na razie nie wiemy, czy to jest nieprawdziwe. Wiemy tylko, że on twierdzi, że to jest nieprawdziwe. No, tak jestem, w piątek rozmawialiśmy, więc nie sądzę, żeby od tego czasu wiele się zmieniło. Ale wie pan, bo byłoby znacznie prościej, gdybyśmy to zobaczyli na papierze z Kancelarii Sejmu, a i zamiast ja myślę, słowa że ma pan Grzegorza rację, Furgo, że Kancelaria Jakuba... Sejmu powinna pokazać nagrody z ostatnich 4 czy 5 lat przydzielane pracownikom. Może bez nazwisk, bo to nie są rzeczy... które można w związku z RODO pokazywać, ale myślę, że skala, z tego co ja wiem, skala nagród przydzielona przez Tomasza Grodzkiego jest znacznie niższą skalą, niż przydzielał nagrody marszałek Karczewski. No dobrze, to... Warto byłoby to położyć i porównać i wtedy byłaby sprawa zamknięta. Też tak uważam, fajnie byłoby wiedzieć, kto i za co dostaje nagrody. Tu się zgadzamy, widzi pan, ja też się potrafię z panem zgodzić. Widzi pan, jak my się zgadzamy. To może zgodzimy się jeszcze z tym, że odpowie pan na jedno pytanie i tutaj ja nie mam żadnych preferencji, może panu powiedzieć tak lub siak, proszę bardzo. Aleksander Kwaśniewski zwrócił się do pana, no do całej opozycji, więc rozumiem, że również do pana z taką oto propozycją. Cytuję. Fala wokół Kosiniaka wyraźnie rośnie, co widać po kolejnych sondażach. Poza tym w tym pojedynku 1-1 on mógłby być mocny. Proponuję hasło na chore czasy potrzebny jest dobry lekarz. To był przydługi cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego. On się sprowadza do tego. Wszyscy mają zrezygnować, kandydaci opozycji. Zgrupujmy się wokół Kosiniaka. On wygra z Andrzejem Dudą. Ja rozumiem, że punkt widzenia ze Szwajcarii jest trochę inny niż to, co się dzieje w Polsce i może nie dostrzega tych drobnych niuansów, które są w Polsce. Aleksander Kwaśniewski, powiem szczerze, nie jest to nasz problem. To bardziej problem
dla kolegów z lewicy, którzy no, byli przekonani, że Aleksander Kwaśniewski popiera ich kandydata. Nie oczekiwaliśmy poparcia naszej kandydatki przez Aleksandra Kwaśniewskiego, więc zostawiłbym to kompletnie bez komentarza. To jest abstrakcyjny scenariusz. My bierzemy udział w wyborach, które będą kiedyś w normalnym terminie ogłoszone, na pewno nie będą w maju. I w tych wyborach Małgorzata Kidawa-Błońska będzie brać aktywny udział i będzie prowadzić aktywną kampanię. I tak jak było przed pandemią, to Małgorzata Kidawa-Błońska była głównym kandydatem do starcia z Andrzejem Dudą. I tak pozostanie, jestem przekonany. To porozmawiamy jeszcze sekundę o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Rozumiem, że na czasy pandemii, na czasy walki z epidemią, to ona... Pana zdaniem jest najlepszą kandydatką. Byłaby najlepszym prezydentem, tak? Ona jest najlepszą kandydatką na czasy po pandemii, na połączenie tego wszystkiego, co w czasie pandemii się porozwala. To jest najlepsza kandydatka do tego, żeby wyprowadzać Polskę po wielkim kryzysie, gdzie potrzebna będzie wspólnota, gdzie będzie potrzebna solidarność. Przecież ta epidemia nie będzie trwała 5 lat. My wybieramy prezydenta na 5 lat, na jego wizję prezydentury i wizję Polski pięcioletnią. Nie teraz, tylko co będzie robić w całej tej kadencji. A przecież epidemia się zakończy, a przecież gospodarka wreszcie będzie mogła normalnie funkcjonować i będziemy wszyscy po tej traumie związanej z pandemią wychodzić. I taka osoba jak Małgorzata Kidawa-Błońska z jej przymiotami absolutnie jest najlepszym wyborem dla Polaków. I to będziemy też pokazywać, bo będziemy rozmawiać przecież za jakieś kilka miesięcy o tym, jaka będzie Polska po tej pandemii. Jaką ja chcemy rozumiem. Mieć gospodarkę, jakie chcemy mieć społeczeństwo. A jakie cechy? Dobrze, panie przewodniczący, ale sekundkę. Ja dam panu teraz 30 sekund, tak jak czasami robię. Niech pan przekona Polaków, że właśnie są pewne specyficzne cechy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że ona ma w sobie to, czego my najbardziej potrzebujemy na czasy pandemii po niej, że to właśnie na nią powinniśmy głosować. Proszę bardzo, 30 sekund, czas, start. Skończy się epidemia, skończy się ten czas kwarantanny, zamykania, łamania się tych wszystkich więzów, które mamy w firmach, także w rodzinach. Wtedy jest potrzebny prezydent, który otoczy opieką wszystkich, tych, którzy stracili pracę i tych, którzy walczą o przeżycie w firmach, które nie upadły, ale są na skraju bankructwa. To są ludzie, którzy wymagają pomocy także prezydenta. To jest prezydent, który pomoże także tym, którzy stracili więzy związane z możliwością spotykania się z rodziną, z przyjaciółmi. Trzeba będzie to odbudowywać, te i wszystkie już, nasze rany leczyć. To jest najlepsza osoba do tego. Najlepsza. A czy pan, a propos najlepszej osoby i najlepszej kandydatki, czy pan pamięta hasło wyborcze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Prawdziwa prezydent. No i... I to będzie prawdziwa prezydent. To będzie myli się prawdziwa pan. Prawdziwa prezydent, pewna przyszłość. Tak brzmi hasło Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, którego pan nie pamięta. To jest mniej więcej tak, jakby pamiętać tylko jeden człon nazwiska pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie doktorze, prawdziwa prezydent, która prezydent, pewna przyszłość. Tak brzmi hasło Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale kto by się tam znowu w szczegóły... Panie redaktorze, prawdziwa prezydent, która... Jesteśmy tak naprawdę w siedzibie... Jest tak dobrą kandydatką, że nawet jej hasła nie znamy. Nie banery z hasłem. Niech pan tutaj nie... Za mną jest baner z tym hasłem. Nie, za panem jest hasło Platforma Obywatelska. Kiedy byśmy o 30 stopni przesunęli kamerę, to proszę widać przesunąć. Baner. Proszę przesunąć, proszę, proszę. A musiałbym wstać i to zrobić. Koledzy pomogą. Obiecuję, że po nagraniu. Ale po nagraniu. Dobrze, proszę państwa. To jest sytuacja epidemii, która... Prawda jest taka, proszę państwa, Polski, że nawet hasła nie znamy dokładnie. Wszystko, trudno. Było przed marcem i my będziemy się odbudowywali jako społeczeństwo, będziemy się odbudowywali jako gospodarka, będziemy się odbudowywali jako państwo przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Zależy ten okres odbudowy zależy od tego, jak dzisiaj będziemy też sprawnie działać, żeby nie blokować gospodarki, żeby nie doprowadzić do upadku całych gałęzi polskiej gospodarki. To Dobrze. Będzie wyzwanie dla całej klasy politycznej, także dla prezydenta wybranego, mam nadzieję, w niedługim czasie, w wolnych, demokratycznych A na razie wyzwaniem, jak widać dla niektórych, zbyt trudnym jest zapamiętanie hasła naszej kandydatki. Ale to wszystko nie, detale. Kto by się tam o hasło wspierał? Zostawmy złośliwości. Bardzo serdecznie panu dziękuję za udział w naszej rozmowie, w naszym programie. Naprawdę
Dziękuję bardzo. Na pana zawsze można liczyć, że się tak wieloznacznie wyraża. Kłaniam się nisko. Dzięki. Pozdrawiam.